Siemanko wam wszystkim. Chciałem wam przedstawić nowy samochód na kanale Jeep Gladiator w wyposażeniu Rubicon. Dzisiaj wam o nim opowiem, tylko głowę schowam. Ale przynajmniej wiecie, jak teraz się ten dach otwiera. No dobra, ale najpierw o parametrach. Jak wam się podoba moja nowa kurteczka? Pod maską znajduje się 6-cylindrowy silnik o pojemności 3,6 litra, 285 koni i 353 Nm. Ten samochód ma automatyczną skrzynię 8-biegową, chociaż można sobie też go wyposażyć w 6-biegową manualną skrzynię. 0 do setki, 8 sekund. Waga 2,2 tony. A skąd ja tą statystykę wiem? Bo mam tam taką karteczkę i wszystko piszę. No dobra, ale zanim to opuszczę, patrzcie, widzicie? To jest dach, tak on od środka wygląda. Na po prostu takich klamrach jest. Wszystko się zaklamruje z powrotem i założymy ten dach z powrotem, zanim mi spadnie. Zaraz, ale w którą stronę on tu ma być? Tak? Cicho? Cicho, cicho. O. Fajna technologia, powiem wam. Mój wujek w Polsce w Ułazie miał coś podobnego. Długość tego samochodu to 5,5 metra. Spala pomiędzy 10 a 15 litrów na 100 km. Kosztuje, zaczynając się od 35 000 dolarów, można go sobie też wyposażyć aż do 61 000 dolarów. Zbudowałem sobie ostatnio na stronce, maksymalna cena była 61 000. Ten samochód był kupiony za 55 000 dolarów. Ale oczywiście to jest Ameryka i ten samochód ma malutkie modyfikacje, zaczynając od tych masywnych 37-calowych opon z przodu i z tyłu, które strasznie wystają poza błotniki. Masywny grill, co wygląda tak. Przyciemniane szyby, aby celebryta karuseli jeździł bez rozpoznawania. I oczywiście podwójny wydech Borla. Jeżeli się zastanawiacie, Gladiator to jest po prostu długi Wrangler. Po prostu Wrangler miał seks z jamnikiem i się trochę przedłużył i mu tak tył wyrósł. Ale patrzcie, mowa o wyrośnięciu. Mamy tutaj taką długą pakę, co ma długość 156 cm. Skąd ja to wiem, bo ostatnio chciałem snowboard swój zmieścić, co ma 158 cm i o 2 cm był za krótki. Tutaj mamy taką plandekę, którą można otworzyć i zwinąć. Patrzcie. I wezmę kamerkę. Te samochody są tak skonstruowane, że błotniki wystają poza pakę, a szerokość samochodu od błotnika do błotnika jest tak jak szerokość normalnego samochodu. Ale przez to, że design jest taki, że błotniki wystawają, buda samochodu musi być węższa. I przez to, że buda jest węższa, oczywiście paka jest węższa. I ten samochód, mimo tego, że wygląda na dosyć długi samochód, nie jest tak bardzo pakowny. Ale za to nasza paka jest wytłumiona. Patrzcie, jak ładnie się otwiera. Zamkniemy to z powrotem. O kurde, odpadło coś. No dobra, zaczniemy go teraz sobie od tyłu oglądać. Zaczynając od klapy, która ma duży napis Jeepa. Tutaj mamy światełko, tutaj się rączka otwiera. Tutaj jest kamerka do cofania. Pod spodem mamy rejestrację i jest oczywiście duży hak. Pod hakiem jest zapasówka nowa, chociaż nie jest taki rozmiar jak te duże masywne opony. Mamy czerwone haki, mamy nowe światła LEDówki. Z tyłu nic takiego specjalnego. Jedyne co zauważyłem, że ten Jeep ma resory Faxa, które są bardzo dobre resory, ale oczywiście z tymi masywnymi oponami na normalnym zawieszeniu wygląda to troszkę tragicznie. Z boku mamy drzwi, które można bardzo łatwo wyciągnąć. Nie będę wyciągał, bo nie chcę nic porysować, ale można dach wyciągnąć, górę tutaj, można drzwi sobie wyciągnąć. Można też przednią szybę, tak jak w Ułazie, położyć naprzód. Tutaj by się opierała wtedy na tym i można jeździć bez szyb, bez drzwi, bez niczego, tylko sama rama zostanie, tak jak wam na początku pokazywałem. Ten Jeep jest tak zwany trail rated, że ma blokadę układu różnicowego, ale jak zauważycie, ta osoba, która naklejała tą naklejkę, nakleiła ją krzywo. Widzicie? Trochę jest w tą stronę przekrzywiona.
No dobra, ale mniejsza z tym. Tutaj mamy wenty, które akurat są funkcjonalne. Na dole nam pisze Jeep Gladiator. Tutaj mamy też naklejkę Rubicon. Rubicon to jest jeden z tych wyposażeń, które można sobie kupić. Jest 10 różnych wyposażeń albo tak zwanych trymów w tym samochodzie. Rubicon to jest jedna z tych najlepszych. Znowu mamy z przodu te masywne opony i oczywiście z przodu mamy zderzak i ten grill, o którym Wam mówiłem. Przez to, że to jest Gladiator robiony na bazie Wranglera, nawet nie chciało im się drzwi tutaj przedłużyć, po prostu, żeby zrobili kwadratowe. Wrangler tutaj się kończy, bo tu jest koło w Wranglerze. Nie chciało im się tego zrobić, użyli drzwi z Wranglera i dlatego tak trochę tak dziwnie wygląda. Jeżeli otworzycie, widzicie właśnie to, o czym mówię. Po prostu drzwi mogły być takie kwadratowe i lepiej by to wyglądało. Z tyłu, patrzcie, z tyłu nie jest tak dużo miejsca, jak wam by się zdawało na takiego pick-upa. Mam specjalnie założony fotelik dla dziecka, abyście widzieli co i jak. Żeby dziecko miało dużo miejsca, musiałem przesunąć przedni fotelik bardzo do przodu, więc jest dosyć mało miejsca, ale mamy tutaj taki podłokietnik. Jest też z tyłu szybka, która się otwiera. O, widzicie? I można narty albo listewki wozić. Siedzenie też się podnosi i mamy tutaj miejsce na schowek. Tutaj mowa o schowkach, mamy schowki między nogami. Mamy tutaj wtyczkę 110, mamy tutaj wtyczki USB i tutaj się okna kontroluje w dół i na dół. I tutaj oczywiście mamy nawiewy, które się bardzo fajnie dotyka, powiem Wam, fajnie to wygląda. Magią otworzyłem drzwi, aby mieć więcej światła. Patrzcie, sufit, mamy tutaj głośniki, mamy światło LED-owe. Jak się te panele ściąga, to sufit, to ta część tutaj zostaje, czyli to jest ta część naszej ramy. Widzicie, tu jest ta rama, to zostaje, tu jest rama, a resztę wszystko można ściągać. Drzwi tylne, patrzcie jakie malutkie są, w takim dużym samochodzie, naprawdę. Aż śmiesznie to wygląda, że one są takie małe, ale mamy masywną klamkę tutaj, pstryczek do zamykania. Tutaj mamy po prostu twardy plastik i wiem, że niektórzy z Was nie lubią jak drapie, więc to jest dla Was. Dobra, tutaj mamy wyszyte skórą podłokietnik i malutką kieszonkę, z której wszystko może wylecieć. Ale też posłuchajmy, jak się te drzwi zamykają. Słychać tak mechanicznie, ale nie tak na przykład w G-Wagonie albo na przykład w Porszakach. Pokażę Wam teraz Porszaku. To jest mechaniczne zamykanie. A to chciałoby być mechaniczne. A teraz zerkniemy w przednie drzwi, ale patrzcie, jakie one są długie w porównaniu do tylnych drzwi. Dobrze, tutaj mamy takie plastikowe klameczki i metalowe wejście na kluczyk, chociaż kluczyk można trzymać w kieszeni, bo to jest taki przycisk, tylko jak się pociągnie klamkę, drzwi się same otwierają i mamy wnętrze tego naszego dużego Jeepa. Zaczniemy znowu od drzwi, bo tutaj znowu mam dla Was jakąś nagrodę. Dobrze. Plastik tutaj jest, tutaj znowu tak samo jak z tyłu, tutaj jest skórka, tutaj malutka kieszonka, co ktoś ma tutaj papierosy, nie powinniście palić już w tych czasach. Tutaj śrubki jakieś widać, co wystają, tutaj patrzcie jakie szpary są, a patrzcie coś tutaj się rusza, widzicie? Jakość amerykańska. A tutaj ładnie są śrubki znowu zamalowane. Przez to, że wszystkie drzwi można ściągnąć, one są na takich hakach, że to się tylko odhacza i można drzwi po prostu sobie łatwo tutaj wyciągnąć tu i tak. I przez to, żeby mieć mniej elektroniki w drzwiach, zauważcie, że nie ma kontroli do okien. Kontrola do spuszczania okien jest tutaj w środku. I powiem Wam, masakrycznie to się kontroluje tym i w samochodzie kosztuje 55 tysięcy dolarów, jest automatyczne opuszczanie w dół, ale nie ma automatycznego wpuszczania w górę, automatycznego wysuwania w górę. Wiecie o co chodzi, nie pójdzie automatycznie w górę. A te siedzenia są pokryte skórą, powiem Wam, są dosyć wygodne, są wyżłobione na plecy, dosyć bardziej płaskie na dole, pewnie przez to, żeby łatwiej wsiadać i wysiadać, ale wszystkie opcje są manualnie kontrolowane, czyli to jest manualnie, nawet przesuwanie w górę i w dół jest manualnie. Aby rozłożyć siedzenia, jest tutaj taka wajcha, patrzcie, ciągniecie i tym się rozkłada siedzenia do przodu i do tyłu. Patrzcie, jak się fajnie do takiego samochodu wsiada. O kurde. Chyba sobie spodnie rozdarłem.
A jak już usiądziemy na te wygodne siedzenia, kierowniczka jest dosyć miękka w dotyku, obszyta bardzo fajną skórą. Za kierownicą mamy dwa analogowe zegary i patrzcie, i cyfrowy w środku. Pokaż się. O tak, pokazuję nam Rubicon od 1941 roku. O ekraniku nie będę mówił, bo jest dużo oczywiście filmików. Jedyne coś, że jest Apple CarPlay i to jest jedna z najlepszych opcji w tym ekraniku. Poza tym, wszystko co jest kontrolowane na ekraniku jest też kontrolowane przyciskami, więc jak się jeździ po terenach i się ma ręce z błota, można po prostu przyciski te duże naciskać. Przyciski, które są obszyte taką gumą i są bardzo fajne w dotyku. Mamy ocieplaną kierownicę, mamy ocieplane siedzenia, mamy start, stop, mamy oczywiście włączenie trakcji, różne takie rzeczy. Na dole to są te kontrolery do szyb, które Wam mówiłem. Mamy tutaj wtyczkę 12-woltową i pod spodem mamy blokadę układu różnicowego i ten samochód ma taką opcję, że można stabilizatory odłączyć, aby więcej ten samochód miał artykulacji. Nie spodziewałem się, że wypowiem to słowo. Artykulacja. Z lewej strony tutaj mamy wajchę do operowania czterech napędów. Mamy szybko i mamy wolno. Z prawej strony mamy wajchę do zmiany kierownicy. Jedyne co, i spróbuję Wam może pokazać, wajcha do zmiany biegów jest tak daleko od nas. Patrzcie, siedzę sobie tutaj, siedzisz sobie wygodnie na siedzeniu. Chcemy może do tyłu wycofać. Nie dosięgnę tutaj, muszę całkiem ciało przechylić, aby dosięgnąć do tej wajchy. Tragedia. Mamy tutaj dwa cup holdery, które są obszyte akurat dosyć miękką gumą. Ręczny hamulec, a raczej manualny ręczny hamulec. Jak często się zdarza, że w nowych samochodach macie takie? Mamy tutaj podłokietnik, oczywiście właściciel tego samochodu jest palaczem. Musi mu powiedzieć, że przestał palić. A pod spodem mamy następną kieszonkę z gotówką i maską, dosyć głęboki podłokietnik. Z tej strony to jest plasticzek, ale tak ładnie pomalowany na czerwono. Pod schodem mamy schowek, który jest dosyć głęboki. Na nogi pasażer ma bardzo wąskie wejście i mowa o nogach, zanim wyjdę jeszcze na zewnątrz, powiem Wam. Jak jeździ się tym samochodem, patrzcie, zamykacie drzwi i tutaj oczywiście jest ta linka, która nam trzyma drzwi. Zamkniecie i widzicie, ta linka wtedy Wam obciera w nogi, że podczas jazdy nie można jeździć wygodnie, bo ta linka nam cały czas obciera w nogi. Pewnie zastanawiacie się, po co mi deskorolka. Usiądę na niej i wejdziemy pod spód tego samochodu, bo jest taki wysoki, że będzie można zobaczyć, co jest pod spodem. Więc zobaczcie, wlecę w ten spód jak bąk. Jak mucha bąk, nie prezenter bąk. Dobra, wchodzimy pod spód tego samochodu. Jest dosyć ciasny. Kurde, mam nadzieję, że teraz się nie opuści. Dobra, tutaj mamy tak zwany transfer case, który transferuje nam napęd z tyłu, z przodu na tył. Patrzcie, jaki masywny ten wał jest. Dosłownie strasznie, strasznie masywny. Tutaj mamy wydech, który jest ten aftermarketowy, tak zwany, tak jak Wam mówiłem. I z tyłu mamy znowu ośka, która jest solidna. Nie wiem, jak się to po polsku mówi. Mamy masywne sprężyny. Kurde! Aż wstyd! Idziemy się przejechać tym czołgiem masywnym. Powiem Wam, wziąłem go na wycieczkę 400, prawie 500 mil. Możecie go zobaczyć na moim kanale Tomi na biegu. Zrobiłem malutki filmik. Tak go wybrudziłem, cały był osolony, trochę po wybojach pojeździliśmy, trochę nawet wiraże porobiliśmy, więc możecie zobaczyć tutaj. W dzisiejszym odcinku nie będziemy robili żadnych wiraży, bo jest samochód czysty, nie chcę go za bardzo brudzić, ale przejdziemy się, pokażę Wam, jak się takim samochodem jeździ. Najpierw trzeba go zapalić. Zapalamy go tutaj. W normalnym trybie jazdy jeżdżę w napędzie na po prostu tylko na tył. Jazda tym samochodem, jak zaraz Wam pokażę, też nie jest najlepsza. To ta noga, o której Wam mówiłem. Pozycja za kierownicą jest ok, ale ta szybka przed nami jest dosyć malutka. Mamy tutaj te dwa pilary, które nam blokują widoczność na lewo i na prawo. Lusterka są fajne, ale są prostokątne, ale idą w górę, że są wąskie. Dobra, idziemy się przejechać, idziemy zatankować, żeby nam nie zabrakło paliwa. Jedziemy z napędem tylko na tył, pamiętajcie. O. Oczywiście
jazda takim samochodem z tymi oponami założonymi jest strasznie pogorszona. Od 0 do setki powinien przyspieszać w 8 sekund. Z tymi oponami, może jakieś może 12-13, jest masakra. Po pierwsze, jak się jedzie tym samochodem, ściąga na lewo i na prawo, bo te opony są takie szerokie i takie ciężkie, że trudno jest utrzymać samochód w linii. No dobra, mniejsza z tym. Wyłączamy trakcję. Napęd jest na tylne koła. Zobaczymy, czy będziemy mogli palić gumę, jak na drogę szybkiego ruchu będziemy się wbijać. Gotowi? Słuchajcie. Taki ciężki samochód i mimo tego, że ma 285 koni mechanicznych, dalej potrafi palić gumę. Jedyne co, jak się już rozpędzi, i tak jak mówiłem wcześniej, strasznie trudno jest go utrzymać w linii. I słyszycie ten huk opon? Jadę 63 mile na godzinę i słuchać nie tyle przez to, że jest samochód kwadratowy, wiatr tutaj wszędzie nam obiewa, ale opony strasznie huczą. Więc jak kupujecie taki samochód, proszę Was, nie zakładajcie 37-calowych opon, bo jest masakra. Masakra jest następne to, że jak się jedzie, samochód strasznie się nachyla. Czuję się naprawdę, jakbym jeździł UAZ-em. Nie czuć jakości, nie czuć żadnej refinerii, nie czuć finezji. Czuję się, jakbym jeździł bardzo prostym samochodem. A pamiętajcie, ten samochód kosztuje w tym wyposażeniu 55 tysięcy dolarów. Na przykład każdą dziurę czuć. I jak przez dziury przejeżdżam, to cały samochód się trzęsie. Wszystko w kierownicy czuć, chociaż może niektórzy ludzie pomyślą, że to dobrze, ale dziury, jak wjeżdżam w dziurę, tak by mi kierownicę chciał wyrwać z ręki. Policja znowu. Kiedyś nas złapią, ale nie dzisiaj. Widzicie? To jest track. Ram 1500 przed nami, tak jak Wam pokazywałem na karoserii. To jest track, bo szerokość kół ma taką samą niż ten Jeep, ale ma bardzo szeroką pakę, bo nie ma tych bezsensownych błotników. Patrzcie, w tym samochodzie jest tak mało miejsca. Jechałem nim na tą wycieczkę, o której Wam mówiłem. Ledwo się zapakowaliśmy i było nas trzech. Jego dady brało 7. Taka sama krew i podobne geny, będę zły. Fajna piosenka, co nie? Za moich dawnych czasów się takich rzeczy słuchało. Dwie pary nart i snowboard i bagaże. Bardzo trudno było się zapakować do tego samochodu, które mnie zdziwiło, bo taki samochód, zdawało mi się, że a zwłaszcza pickup truck, powinien być bardziej pakowny. Więc dobra, zajeżdżamy na stację, zobaczymy ile mamy, mam pusty bak, zobaczymy ile wejdzie paliwa i zobaczymy ile to będzie kosztowało, bo paliwo jest dosyć drogie u nas. Tak, u Was, ale u nas jest dalej tańsze. Dzień dobry panu. W stanie New Jersey nie można samemu tankować. Muszą nam ludzie tankować i dzięki temu, wyobrażacie sobie, paliwo jest tańsze, bo mniej ubezpieczenie płacą. Hello. Hi, can you please fill it up at 93? Yeah. Thanks. Yeah, these 37s on here? Yeah. Wow. Pretty massive. Yeah, they fill it with gloves on. Stock suspension too. Really? Yeah. Właśnie gość na stacji pytał się, o, czy to 37-calowe opony? Tak, 37-calowe opony. Mówię mu, że się podoba. W Ameryce ludzie się takie rzeczy podobają. Ciekawe, ile nam wyjdzie tankowanie. Zanim skończymy tankować, pamiętajcie, te samochody nie są stworzone do jazdy tak naprawdę po ulicach. Te samochody są stworzone do jazdy po terenach. Dlatego nie czuję się tego luksusu. Ale jeżeli wjedzie się tymi samochodami na teren, nie muszę Wam pokazywać. Jest mnóstwo filmików na YouTubie, gdzie ludzie po prostu jeżdżą tymi samochodami po wybojach i jest naprawdę są niezawodne. Jedyne co, w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo się widzi tych samochodów. Nie tyle zwykłych Jeepów, ale też tych gladiatorów. Dużo ludzi je kupuje, bo zawsze ludzie chcieli mieć Wranglera, pick-upa i w końcu Jeep wypuścił. No dawaj gościu. Widzicie, najgorsze jest to w tym tankowaniu, że przez to, że nie można sobie samemu tankować, przestało się tankować, ale czekam, aż ktoś teraz do mnie przyjdzie, aby mi to odłączył. No dawaj faciu, nie widzisz, że ja nagrywam dla karoserii? Alright, I don't need a receipt, thanks man. Czyli zapłaciłem 73 dolary za 18 galonów. Pan relator nam teraz przetłumaczy, ile to jest na litry. I patrzcie, zanim odjadę, widzicie? Nie ma auto up. To jest masakra. Trzeba trzymać przycisk, aby okna w górę szły. Jaka to jest Ameryka? Dobra, jedziemy. Jeszcze porozmawiamy sobie o tym Jeepku. Bo...
hamulce. Tragiczne z tymi oponami. Mam nadzieję, że z normalnymi oponami samohamulce są dosyć dobre. Z tymi oponami są tragiczne i są takie tragiczne, że właściciel tego samochodu akurat zamówił większe hamulce, które będzie instalował, bo z tymi aż czasami strach jeździć. Ale dobra, mowa o jeździe, patrzcie, jest. Jeżdżę czołgiem, jeżdżę UAZem, ale jazda takim samochodem jest dosyć ekscytująca, ponieważ każda wyprawa czuje się tak, jakbym wyjeżdżał na wycieczkę, bo nie wiadomo, co się stanie. Może będę miał jakąś dziurę, w którą mogę wjechać, albo jakiś terenek, albo nawet jakiś stary śnieg, który mogę rozwalić. Z tymi oponami i z tym samochodem jestem pewien, że mogę po takich wybojach jeździć i nic się samochodowi nie stanie. Patrzcie, kałuża, przejedziemy przez kałużę. A dzięki temu, że opony tak wystają i są te błotniki takie szerokie, za każdą kałużę jak się wjedzie, albo na każde błoto jak się wjedzie, wszystko na boku samochodu ląduje. Dowiedziałem się o tym właśnie, jak pojechałem na tą wycieczkę, o której wam mówiłem. Cały samochód był taki brudny, nawet nie można było klamki dotknąć lekko, bo klamka była brudna. Nawet jak się szyby otworzyło, to brud do środka wlatywał. Coś pięknego w tej amerykańskiej konstrukcji. Teraz przejdziemy się w kretne drogi, a wam pokazać, jak ten samochód zachowuje się na takich kretynkach. Słyszycie ten silnik? Nawet się zbiera i można go ręcznie zmieniać tutaj. Wajchy się przechyla na lewo i te 8 biegów można ręcznie zmieniać. Nie ma z tyłu żadnych manetek, słuchajcie. Świetnie się, trzeba hamować. No, policja znowu ma być. Nawet świetnie. Biegi ręcznie i automatycznie dosyć szybko się zmieniają, mimo tego, że to jest automat. Ale to się dobrze czuje. O, jak się przechyla. Masakra, powiem wam. Dosłownie masakra z tym samochodem. Więc jeśli taki samochód kupujecie, mam nadzieję, że będziecie mieszkać w Bieszczadach, bo w Bieszczady taki samochód by był idealny. Do miasta. Nie wiem, jak ludzie tym samochodem po mieście jeżdżą. Naprawdę. Jest tragedia. Jest tragedia. O! Jeszcze o tym chciałem powiedzieć. Patrzcie. Wyłączymy. Dobra, silnik się wyłączy, ale patrzcie. Słuchajcie ten kierunkowskaz, jak on klika. Klika tak bardzo mechanicznie. Słuchajcie. No dobra, więc jeśli jesteście zainteresowani kupnem takiego samochodu, powiem wam, zmieńcie zdanie, bo samochód jest tragedia. Patrzcie. Słuchajcie. Wszystko wibruje mi w kierownicy, cały samochód wibruje. Na tryb dzienny samochód jest tragedia. Po pierwsze, że ma bardzo prymitywne dynę zawieszenie. Po drugie, z tymi oponami, ale oczywiście wy takie opony na pewno byście nie kupowali. Po trzecie, ma w środku bardzo mało miejsca, przez to, że buda jest wąska, aby mieć te duże błotniki. Po czwarte, ma bardzo dużo niedopracowań. Powiedzmy na przykład, jak się w nocy jedzie i zmienia się linia, jak się kierunkowskaz włącza, ten samochód automatycznie, jak się kierunkowskaz włącza, kamerka się włącza do tyłu, aby nam pokazywało lepszą widoczność. Ale w nocy, jak się jedzie, włącza się kierunkowskaz. Wyobrażacie sobie, jest ciemno, włączacie kierunkowskaz i ekranik przez ułamek sekundy błyska strasznie jasno, że po prostu może was oślepić. Więc to jest wada tego, której nie mogłem wykombinować, jak to wyłączyć. Ta wada to, że nogi nam tutaj, ten pasek nam cały czas obciera nie o nogi. Po pierwsze, po czwarte czy tam piąte, nie ma też oparcia na lewą nogę, że lewa noga bardzo niewygodno się czuje. Lewarek jest za bardzo oddalony od kierowcy, żeby zmienić biegi. Trzeba naprawdę sięgać całkiem na bok, aby zmienić biegi. Więc samochód jest niedopracowany. Ale ten samochód też ma dużo rzeczy, które lubię. Na przykład widok przed nami jest świetny. Ta klapa fajnie wygląda z tymi wentami, z tymi plastikami. Kierownica w dotyku jest świetna. Po pierwsze, jeżdżąc tym samochodem, czuję się jak facet naprawdę z masywnymi jajami, więc zastanawiam się, jak się kobiety czują, jak jeżdżą tym samochodem. Przetestujemy hamulce. O kurde. Dobra. Hamulec nacisnąłem całkiem na dół. I został pedał w podłodze. Nogę podniosłem, a pedal w podłodze został. Zrobimy jeszcze raz. Kurde, co on ma z tymi hamulcami? Czy to przez te opony? Nie wiadomo, ale dobra, nie będziemy próbować, bo nie chcemy zepsuć jeszcze więcej tego samochodu. Masakryczne hamulce.
Dobra, więc dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie mi jakieś komentarze na dole. Może lajki dajcie nam, abyśmy mogli rozwijać ten kanał. Zobaczcie też Tomi na biegu, o którym Wam mówiłem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.